się odzywają gdzieś. Które w lesie w Bieszczadach pracują. Dobre blisko. Jedź, jedź. Lisa widziałem na łące, jak przyjeżdżałem, zaraz zobaczę, bo się wróciłem. No właśnie. Coś mi stabilizacja nie działa, muszę wyłączyć i włączyć od nowa. Tylko się nie doczekałem dzisiaj, to chociaż lisek się trafił. Przyszedłem wykąpać Aresa. Gorąco mu. Dawaj. Dobrze. Dobry pies. No trzepaj się, tylko nie koło mnie. Jeszcze raz, aport. Dobre psisko.
Dobrze. Dawaj. Tak, dobrze. Może sam jeszcze pójdzie popływać. Idź do wody. Dzisiaj mnie piękna niespodzianka spotkała, opowiem wam, bo za dużo pisania. Ale naprawdę aż nie do wiary. Poszedłem z Kamarką do Paprzyska, gdzie co roku przed rykowiskiem stawiam. Tam się byki kąpią. Przychodzę dzisiaj różna zwierzyna napić. Zawsze tam mam jakieś filmiki stąd i zachodzę, a tam Kamarka wisi. No jasny pieron. I to moja. Od zeszłego roku, od rykowiska. Byłem przekonany, że ją zabrałem stamtąd, powiesiłem w innym miejscu i że mi ktoś z tego drugiego miejsca sprzątnął. Ona prawie cały rok wisiała. Co najciekawsze, odpaliłem ją. Jeszcze działa i nawet zachowała się ustawienia czasu, daty. Także baterie wytrzymały. Z tym, że karta gdzieś się rozłączyła i nie nagrywało cały czas do jakiegoś tam momentu i potem przestało. Jest z 80 zdjęć, ale to tam te zdjęcia też będą i takie, co wiatr odpalił, coś, czymś poruszając, ale zwierzyna też tam jakaś jest i pewnie dzisiaj zmontuję filmik z tego, co tam się nagrało przez ten rok. No naprawdę aż nie mogłem uwierzyć. Idź raz jeszcze do wody, idź do wody, naprzód. Tak, dobrze, dalej. Jeszcze ci rzucę. Aport. Ares. Aport. No dobrze, trochę się wymoczył, na pewno już mi nie gorąco. Dobre psisko. Dawaj, dawaj, no co robisz? Dawaj. Tak, dobrze. Idź.